Okres lipiec i sierpnia to dla nas okres rzeczywiście zintensyfikowanych prac i robót. Na pewno Państwo zauważyliście, że w wielu punktach miasta pojawili się robotnicy, nawet firmy budowlane. I tutaj dla przypomnienia, teraz może wskażę takie punkty, ścieżka rowerowa na ulicy Kobrego to już zaawansowana inwestycja. Prowadzone są roboty budowlane przez firmę PERDIM. Kolejne tematy z dziedziny infrastruktury ulicznej to budowa ulicy Moczywiowej, budowa ulicy Mikołaja Skoźla, budowa ulicy Jasińskiego. To tylko rzeczywiście niektóre tematy, te takie najważniejsze, najbardziej kluczowe, które będziemy do końca roku prowadzili. W przyszłym roku planujemy zakończenie tych inwestycji. Z budżetu obywatelskiego chciałbym tutaj wspomnieć, że prowadzimy inwestycje przy modernizacji nawierzchni boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Wiklinowej. Również jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest już niedługo, będziemy podpisywali umowę, tak jak Pani Prezydent powiedziała przed chwileczką, na wymianę nawierzchni podwórek przy ulicy Gagarina i to jest trzeci etap tej inwestycji. Będzie coraz piękniej to wszystko wygląda. Zapraszam wszystkich do oglądnięcia tego tematu. Dalej prowadzimy te nasze kluczowe inwestycje, to znaczy budowa łącznika przybiera już rzeczywiście takich kształtów, które wyglądają bardzo okazale. Te mosty, ta nawierzchnia, która pojawia się już asfaltowa, ta warstwa wiążąca. Niedługo będziemy w odpowiednich odcinkach kładli warstwę ścieralną i ostatni odcinek połączenia ostatniego odcinka do ulicy Przyjaźni, budowa ronda. Wszystko przed nami, ale rzeczywiście to wszystko wygląda już bardzo imponująco. Kolejną inwestycją jest adaptacja byłej szkoły podstawowej nr 6 na mieszkania. Tutaj też prowadzone są prace budowlane wewnątrz, na zewnątrz. Intensyfikuje wykonawca tutaj wykonawców, także zapraszam też do oglądnięcia z zewnątrz, wewnątrz. Wszystko wygląda bardzo okazale. Prowadzimy też sporo postępowań przetargowych, które są na końcowym etapie rozstrzygania i podpisywania umów. Między innymi takim przykładem może być tutaj dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy placu zabaw przy ulicy Filtrowej. To jest przy skwerze Bartoszewskiego w Kędzierzynie Krążby. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Blachownia to jest rzeczywiście już ostatni moment przed podpisaniem umowy. We wrześniu planujemy przekazanie placu budowy. To będzie kolejna duża inwestycja, niecałe 3 km ścieżki rowerowej od ulicy Tuwima praktycznie do mostu na kanale Gliwickim, niedaleko ronda, które powstanie właśnie przy łączniku. Mnóstwo innych robót. Prowadzimy oczywiście cały czas remonty cząstkowe, w mniejszym lub większym wydaniu. To wszystko widać. Także to tyle z mojej strony. W uzupełnieniu, bo tak się mnie pytają ludzie, jak rozpoczęła Pani inwestycje pod tytułem Mikołaja Skoźla, Modrzewiowa, Jasińskiego. Czy dostaliśmy pieniądze, dodatkowe pieniądze z KPO? No niestety nie dostaliśmy żadnych pieniędzy. To są pieniądze z nasze inwestycje, które mamy inwestycyjne. Na chwilę obecną dużo się mówiło o KPO i pieniędzy dla samorządów. Na chwilę obecną nie mam żadnej informacji, czy coś dostaniemy. No, na przykład ta ścieżka rowerowa, o której mówił Pan Krzysztof, ona kosztuje 10,5 miliona złotych, podpisujemy ją. Ale wiem, że na przykład w ramach subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, gdzie Kędzierzyn-Koźle jest liderem, jak złożymy projekt, jeszcze nie ma terminu złożenia projektu, dostaniemy refinansowanie tego zadania, więc tutaj możemy tak, nie wiem, w cudzysłowie powiedzieć ryzykować. To nie jest ryzyko, bo naprawdę pieniądze zostały w subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki i na te zadania jak ścieżki rowerowe są pieniądze. Ale pieniędzy z KPO jeszcze nie mamy. Liczymy, że jakieś pieniądze przyjdą, ale na chwilę obecną, jak było mówione bardzo dużo, to teraz tak się mało mówi i na razie mówi się o pieniądzach, które ewentualnie będą zwiększone w przyszłym roku z Ministerstwa Finansów.
No, będziemy już to wiedzieć, bo w połowie września powinniśmy dostać informacje z Ministerstwa Finansów, ile pieniędzy dostanie dana gmina. Oczywiście to jest wstępna kwota, finalna będzie w lutym przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że będzie większa, bo nie tylko Kędzierzyn-Koźle, nie tylko gmina Kędzierzyn-Koźle, ale wszystkie samorządy w Polsce naprawdę ledwo dyszą, jeżeli chodzi o finanse, bo dołożono nam mnóstwo zadań, zatem nie poszły żadne pieniądze. Że robimy ścieżkę, mając na uwadze, że dostaniemy dofinansowanie, a dofinansowanie będzie rzędu od 70 do 80%, także warto robić taką ścieżkę. No i tutaj, jak któryś z panów powiedział, może kiedyś zrobimy tak, żebyśmy dookoła Kędzierzyna mogli przejechać, no ale tutaj by musiał to był oczywiście pan starosta, który też ma pewne części, które też mógłby budować ścieżki rowerowe. W ramach jeszcze uzupełnienia, autobusy te elektryczne są dofinansowane w 85%, o tym nie powiedzieliśmy, że koszt, który jest 9,6 miliona złotych, udział gminy będzie dużo niższy.